Pierwsza prezentacja, Ania Gidyńska. Witam Cię, Aniu. Jest pięknie, tak, jak widać. Tak się właśnie nazywa mój blog. Ja jestem Ania Gidyńska. Dzień dobry wszystkim. I oddaję Ci, Aniu, już głos. Opowiadaj. Dzięki. I będę opowiadać o tym, jak żyć z opowiadania o ładnych rzeczach. A jak to się wszystko zaczęło? Tak naprawdę zaczęło się od bloga Podróbkowo Wielkie, który założyłam w 2005 roku. Wtedy chyba jeszcze nie bardzo wiedziałam, po co są blogi, nie wiedziałam, co to jest Google Analytics, a może go wtedy nie było. W każdym razie wyśmiewałam się z podróbek, bawiły mnie wyjątkowo idiotyczne podróbki, więc starałam się pokazywać te najbardziej idiotyczne i okraszałam to jakimś komentarzem. Nie miałam pojęcia, kto to w ogóle czyta, aż się okazało, że czyta to nie tylko kilkoro moich znajomych, ale też parę innych osób, które później pisały do mnie, że ej Boże, to ty? Tak, to ja. Później zaczęłam się zajmować internetem i tworzeniem tak zwanych internetów trochę bardziej na poważnie. Robiłam Pudelka, robiłam Lux Luxa, to były wspaniałe czasy, robiłam też Snopkę, to było o 2-7 lat, które tam spędziłam. Nauczyło mnie bardzo dużo o internecie, o tym, jak tworzyć treści, które się będą klikały. Nawias, ceny zdjęcia dużymi literami, zawsze działa. Ale nic co dobre nie trwa wiecznie. Później przeniosłam się do Agory, gdzie też się wiele nauczyłam. Między innymi o tym, że nieważne, że zajmiesz sobie jakiś rodzaj sali na dyskusję i tak tam już ktoś siedzi. Ale mówiąc bardziej poważnie, tam dowiedziałam się, jak tworzyć dobre, konkretne raporty, które później czytała sama góra. Do tej pory nie wiem po co. Dowiedziałam się też o e-commerce i robiłam go w Linierze i tam po raz pierwszy spotkałam się z określeniem marketing afiliacyjny, o którym za chwilę. Dobra, widzę, że się nudzicie, więc było też coś seksownego. Pracowałam w startupie w Listoniku. Niestety, mimo że bardzo lubię chłopaków, bardzo ich szanuję, oni nie byli gotowi na dziewczynę, która wszystko wie najlepiej. Więc stwierdziłam, że będę to robiła na własną rękę. I tak powstało Jest Pięknie, mój blog lifestyle'owy. Ale co to tak w ogóle jest blog lifestyle'owy i czy nie lepiej mieć bloga na jakiś jeden konkretny temat, niż pisać o wszystkim? Są plusy i są minusy. Jeśli masz blog na jeden temat, to skupiasz się na kulinariach, przypuśćmy. I to jest fantastyczne, bo możesz pisać o wszystkich aspektach gotowania, pieczenia, przygotowywania, o gadżetach, których używasz, ale jeśli któregoś dnia postanowisz napisać na przykład o tym, że masz kota i co z tym kotem i czym go karmisz, to twoja grupa docelowa nagle przestaje to lubić i czuje się trochę tak dziwnie, że Jezu, jak to, tu były torty i torty, a tutaj koty. Cofam lajka, nie pozdrawiam. No ja też nie. Ale jest druga metoda. Pisanie bloga lifestyle'owego, który jest o wszystkim, czy o tym, co sobie powiesz, żeby był. Tyle tylko, że to oznacza więcej pracy, bo siłą rzeczy tematów jest więcej przygotowywania się do nich, bo nie na wszystkim znamy się tak samo dobrze. I jest też konieczność precyzyjnego planowania. Wszyscy się nudzą, nie nudźcie się. Tu jest kot. Halo, koty są fajne. Okej, wracając do lifestyle'u. Jak robić lifestyle, żeby wychodził? Spontaniczność jest przereklamowana. Tak wiem, podobno nie można podrobić pasji, ale da się ją zaplanować i dlatego uważam, że kalendarz komunikacji to coś, co warto mieć, jak się ma bloga, vloga, jak się stara tworzyć treści w miarę regularnie. Jeżeli się tego nie robi, to później pisze się ten taki wpis, Boże, sorry, dziewczyny, wiem, dawno ostatnio nie pisałam, ale teraz już obiecuję, że będzie regularnie. A później okazuje się, że to jest jeden z dwóch wpisów w roku. Ten jest z października, a ten poprzedni był ze stycznia, kiedy pisałaś o tym, że Boże, mam tyle fajnych pomysłów, będę teraz pisała. No więc właśnie nie. Dlatego jest kalendarz komunikacji, dlatego jest planowanie sobie, że przynajmniej raz w tygodniu piszę na temat urodowy, przynajmniej raz w tygodniu pokazuję samochód, przynajmniej raz w tygodniu pokazuję, nie wiem, lifehacka. Jest dużo pomysłów.
No właśnie, przede wszystkim trzeba myśleć o tym, o czym można opowiadać i zastanawiać się nad tym, jak twoje życie może być ciekawe dla odbiorców. Bo oczywiście fantastycznie jest pisać o tym, że Boże, właśnie jestem w spa i wrzucać 100 zdjęć tego spa i tego szlafroka, który masz na sobie, ale zastanów się o tym, nad tym, czy jest jakaś wartość dodana dla twoich odbiorczyń. Czy możesz napisać o tym, jak wybrać dobre spa, czy możesz napisać o tym, ile zwykle trwa jakiś zabieg, któremu się poddajesz. Czy trzeba dać napiwek, w co się ubrać, jak się przygotować, czy przyjść z makijażem, czy bez. To są rzeczy, które dzieją się dookoła nas w naszym życiu, w naszym blogerskim życiu, haha. I trzeba się zastanawiać nad tym, w jaki sposób to tworzy wartość dodaną dla odbiorcy, bo nie czarujmy się, nie wszyscy czytają to tylko po to, żeby się dowiedzieć, co ja dzisiaj zjadłam, bo to nie jest aż takie ciekawe. Co więcej, najistotniejszą może rzeczą jest znalezienie wspólnego mianownika dla tekstów. Czy to ma być blog właśnie wrażeniowy, czy bardziej poradnikowy, czy będziesz krytykować coś, co w twojej ocenie jest niedobre? Jest kilka sposobów. Przyznaję, ja też dopiero niedawno, relatywnie niedawno zaczęłam o tym myśleć w ten sposób i wspólnym mianownikiem moich treści jest, na co warto wydać pieniądze. I to broni się zarówno w przypadku historii o gotowaniu, nie wiem, bitek wołowych, bo możesz doradzić, jaki rodzaj mięsa jest dla tych bitek najlepszy, jak i jakim samochodem na te zakupy po te bitki wołowe pojechać, dlatego że to na końcu jest decyzja, która nie jest podejmowana spontanicznie zwykle, nie jest też zwykle decyzją łatwą ani podejmowaną raz na parę miesięcy, raczej raz na paręnaście lat. Więc każde wydanie pieniędzy powinno mieć sens i ja uważam, że jeśli mówię o czymś, to powinnam uzasadnić, dlaczego to jest tych właśnie pieniędzy warte. Skoro mowa o pieniądzach, jak zarabiasz na tym blogu? No bo bardzo fajnie, że piszę o tych wszystkich bitkach, samochodach i rzeczach, ale jak ja na tym zarabiam? Pierwsza podstawowa rzecz, która pewnie każdemu przychodzi do głowy, tak, wiem, fajne zdjęcie. To banery. Tyle tylko, że banery są nudne. Większość ludzi i tak ma adblocka, a jeśli go nie mają, to umówmy się, zanim zobaczą ten baner, zanim w niego klikną i zanim ja zobaczę z tego jakąś sensowną wypłatę, mijają lata. Może nie lata, ale mija strasznie dużo czasu. Poza tym banery są zwykle średnio estetyczne. Upstrzenie nimi całego bloga nie wygląda ładnie i to donikąd nie prowadzi w mojej ocenie. Druga metoda to akcje specjalne. Akcje specjalne są super, dlatego że wtedy zwykle z partnerem da się stworzyć wyjątkowy projekt, który jest nie tylko fajny dla ciebie i dla partnera, ale jest też wartością dodaną, pokazujesz coś fajnego, pokazujesz coś ciekawego, coś, co inni ludzie chcieliby zobaczyć. Jest niestety jeden mały minus. Akcje specjalne nie są regularne i trochę trudno zaplanować sobie cashflow w oparciu o akcje specjalne. A dlatego najlepszą metodą w mojej ocenie jest afiliacja, o której już wspomniałam. A firmy zajmujące się marketingiem afiliacyjnym, jest ich masa. Jest Avin, jest Attraction, jest Inis, mnóstwo innych. A mają jedną rzecz, która jest bardzo wygodna dla czytelnika, jest dobra dla wyglądu bloga, nie jest może najbardziej łatwa w użyciu dla twórcy tego bloga, ale można to zrobić. Są to linki afiliacyjne, które prowadzą do sklepów internetowych, gdzie możesz zalinkować do sklepu, do konkretnego produktu, możesz wyjaśnić, w jaki sposób akurat ten, a nie inny produkt jest najistotniejszy z punktu widzenia wyboru w danej dziedzinie, dlaczego ty uważasz, że on jest dobry. Jeżeli jesteś wystarczająco wiarygodna, to ludzie to kupią. A jeśli nie, to umówmy się, nawet jeżeli kupią cokolwiek innego w tym sklepie, to i tak dostaje się od tego prowizję. I dlatego uważam, że jest to o tyle uczciwe, że wymaga od twórcy jakiegoś tam wkładu, jakiegoś tam wyjaśnienia, o co chodzi i po co jest ten link, a przy tym nie tworzy jakiegoś takiego warunku bezwzględnego, że hej, napisałam tekst, może klikniesz w linka, tutaj banerek, tutaj tego. Nie, jak ktoś chce, to kliknie. Co więcej,
O ile banery się w pewnym momencie jakoś tam przeterminowują, bo ta akcja już się kończy, te telewizory już się wszystkie sprzedały i to wszystko już poszło, to linki afiliacyjne co do zasady się nie przeterminowują i nawet w artykule, który napisałam rok czy półtora roku temu, one nadal działają, bo działa ten artykuł, działają te linki. I to jest moim zdaniem najsensowniejsza metoda. Ale no właśnie. Mamy jeszcze wideo. Więcej o wideo będą mówić moi szanowni koledzy i jestem pewna, że nie zgodzą się ze mną w wielu rzeczach, ale o tym za chwilę. Wiem. Właśnie bardzo, bardzo czekam na to, co wy powiecie, chłopaki. Dlaczego nie robię daily vlogów? Dlatego nie robię daily vlogów, że nie nazywam się Casey Neistat, ani nie jestem jedną z kilku tysięcy osób, które załapały się na ten taki search, który YouTube im dał dla vlogerów, którzy zaczęli vlogować codziennie i którzy tworzyli długie, ciekawe treści. W tej chwili uważam, że to trochę tak jak dżinsy piramidy. Jeszcze nie tak out, żeby znowu można je było nosić, tylko po prostu będziesz wyglądać źle i niemodnie. Więc uważam, że tworzenie daily vlogów z mojego punktu widzenia nie jest uzasadnione. Dlatego ponadto, tak jak mówiłam, skoro wszystko ma mieć wartość dodaną, daily vlogi są super, ale są super do obejrzenia raz i są zwykle super do obejrzenia wtedy, kiedy się dzieją, a nie za tydzień, za miesiąc, za 3 lata. To nie tworzy wartości dodanej. Z podobnego powodu tworzę krótkie wideo, dlatego że bardzo szanuję dziewczyny i chłopaków, vlogerów, którzy potrafią opowiadać 25 minut na jakiś jeden temat. Przy okazji oczywiście robią dygresję na temat kota, psa, sąsiada, owsianki i 100 innych rzeczy. Ja wolę mówić w miarę krótko, mam nadzieję, że tu nie jest za długo, i w miarę na temat. A skoro o tematach mowa, dlaczego ja robię wideo o samochodach? Przecież baba, samochody, oszalałaś babo? No nie. Dlatego, że w większości przypadków, jak mówiłam, decyzja o zakupie samochodu nie jest decyzją podejmowaną spontanicznie i nie jest decyzją podejmowaną raz na parę miesięcy, tylko raz na kilka, kilkanaście, może nawet lat. Tym bardziej więc wybór takiego urządzenia musi być okupiony jakimś dobrym researchem, a wiele dziewczyn boryka się z takim problemem, że na końcu to i tak kupuje mąż, ojciec, kuzyn, szwagier, pies szwagra, cokolwiek, bo facet wie lepiej, a i tak jej później wytłumaczy, najlepszy jest duży kombiak w dieslu, po prostu dziewczyno, nie masz nic lepszego. No otóż nie, są inne wybory. I ja staram się podchodzić do samochodów użytkowo. Nie opowiadam o newtonometrach, nie opowiadam o tym, ile ma sekund do setki, no chyba, że ma jakoś bardzo mało, bo to jest wtedy zawsze super fajne, ale staram się opowiadać o tym, co jest istotne z punktu widzenia codziennego używania, bo na końcu nie wszyscy jeździmy Lamborghini i pewnie nie wszyscy będziemy jeździć, więc jeżeli wybieramy małe miejskie autko, to dobrze by było wiedzieć, nie wiem, czy jest uchwyt na kubek, czy da się gdzieś położyć okulary, czy jest wygodnie przestawić kierownicę i tak dalej. I uważam, że tworzenie takich treści jest dla mnie istotne. Odzew myślę, że jest jak dotąd dobry. Co prawda nieustająco przychodzą chłopcy, którzy mi piszą o tym, że baba do garów. No ale cóż, oni też mają prawo do swojej decyzji. To tyle. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo chętnie za nie odpowiem. Dziękuję. Szybko i na temat, aczkolwiek diesel to nie jest nic złego chyba. Nie, co do zasady nie, ale Passacik B5 w dieslu jest hasłem, które wszyscy specjaliści od samochodów znają i zawsze mówią, że to jest najlepszy możliwy samochód. Super, proszę bardzo, rekomendacja gotowa. Macie pytania w tym lub innym temacie do Ani? Nie Passata B5 w dieslu. To ja służę mikrofonem i chętnie podejdę, także zapraszam do zadawania pytań. O samochody? O mój Boże. Jeżeli nie Passat B5 w dieslu, to co? Na własne życzenie. Ależ proszę, to zależy, jaki masz budżet i jakie masz potrzeby. Możliwie mały i potrzeby jak największe. Myślę, że Trafikar albo Panek są doskonałym wyjściem. Na godziny. Nie, ale mówiąc poważnie, jeżeli masz budżet N,
to za połowę kupujesz samochód, drugą połowę przeznaczasz, bo jak rozumiem, jest to samochód z drugiej ręki, drugą połowę przeznaczasz na naprawy tego samochodu po tym, jak już go kupisz. Prosto. Ktoś ma pytania? Skąd w ogóle pomysł na samochody? Bo jak pokazałaś swoje doświadczenie, to wcale nie wynika, że tam się zajmowałaś motoryzacją, więc skąd pomysł w ogóle na samochody? Przez osmozę. Na sali siedzi mój partner i największa inspiracja, Marek Wieruszewski, który tak się składa, jest znanym vlogerem motoryzacyjnym. Haha. Skoro już mogłam go zareklamować, to zareklamowałam, ale mówiąc poważnie, ponieważ od wielu lat Marek testuje samochody i ja mam też okazję tymi samochodami pojeździć, zapoznać się z nimi, to po jakimś czasie doszłam do wniosku, że szkoda jest marnować ten potencjał i tę wiedzę, którą w pewien sposób biernie zbieram o tych samochodach, skoro i tak ciągle o nich gadamy przy stole, nie tylko między sobą, ze znajomymi też, niektórzy się pytają o samochody. Wszyscy się pytają o samochody. Przepraszam. W każdym razie uznałam, że to jest temat, który jest stosunkowo mało zagospodarowany z punktu widzenia kobiet, bo oczywiście są moje szanowne koleżanki, jak Kaśka Frendl. Kaśka, jeśli to oglądasz, to uważam, że ja również mam coś do dodania na ten temat. Jak dotąd idzie dobrze. Kolejne pytanie. To czytają, oglądają cię kobiety czy mężczyźni? Czytają mnie przede wszystkim kobiety, oglądają mnie przede wszystkim mężczyźni. Niestety znalezienie dziewczyn, które chcą oglądać samochody, to nadal jest początek drogi, ale ponieważ pojawiły się też na kanale nowe formaty, to tym zamierzam je zachęcić do oglądania mnie w ogóle i samochodów w szczególe. Cześć, Łukasz Wyglądał. Mam kilka pytań. Tak, jakie są mniej więcej stawki afiliacyjne? Czy one się różnią od produktów? Jakie są, skąd bierzesz ruch? Czy to jest SEO, direct, czy kupujesz ten ruch, czy social media? W jaki sposób po prostu zapewniasz sobie ruch wokół tego kontentu? Jak to ci się spina po prostu i ruchowo, i jeżeli chodzi o procent z afiliacji? Okej. Jeśli chodzi o prowizję od afiliacji, to zależy od programu, to zależy od tego, czy promuję Zalando czy AliExpress. I zapewne nie zdziwicie fakt, że AliExpress daje lepsze stawki, ale też go nie zamierzam promować, bo uważam, że jest tam za dużo rzeczy, które są kontrowersyjne z mojego punktu widzenia. Jak chodzi o ruch, jest spory ruch bezpośredni, jest też ruch SEO na kilkudziesięciu, może kilkuset już w tej chwili tekstach, które szczególnie dobrze się wypromowały. To są między innymi teksty poradnikowe, takie nazwijmy to około spożywcze, przypuśćmy dania do pracy. Tam bardzo dobrze performują linki do Ceneo, gdzie są jakieś lunchboxy i tego typu rzeczy. Jasne. A który z nich jest takim najlepszym evergreenem, czyli ten, który napisałaś jakiś czas temu i który ci wciąż przynosi najwięcej pieniędzy. Czy masz i jakby prowadzi statystyki tego? To jest z czystej ciekawości, co Oj, wiesz co, z głowy trochę trudno byłoby mi to powiedzieć. Na pewno ten rzeczywiście przegląd dań do pracy jest wyjątkowo dobrze wypozycjonowany. Dobrze go napisałam, dobrze go wyseowałam. No poza tym to jest tekst, który już ma parę lat, jak sądzę, ale są też inne, są też poradniki antypodróbkowe, bo tym też się zajmuję, jak widziałeś, podróbkowo wielkie, bo nadal wszyscy chcą wiedzieć, jak rozpoznać oryginalne New Balance i jak rozpoznać oryginalne torebki Michaela Korsa. Czy jeszcze jakieś pytanie? To ostatnie pytanie dla Ani. To ja mam pytanie z kategorii fashion. Co to są te jeansy piramidy, co wspomniałaś? Oj. Czytają cię też mężczyźni. Tak. Prawdę mówiąc, sądziłam, że to jest coś, co dużo ludzi będzie wiedzieć. Okej, pojawiły się w latach 90., były. 80.? Okej, pod koniec lat 80. były zwykle jasne, miały wszyty logotyp z piramidą i coś tam napisane na temat Egypt something. I były wyjątkowo niezgrabne, dlatego że były w miarę szerokie w tej części i zwężały się w dół. Tak zwany krój marchewka. Nikt w tym nie wygląda dobrze, nawet Klaudia Schiffer, jak sądzę. Super, to ostatnia jeszcze w takim razie, okay. Bo to widzisz. Rozkręca się publicznie.
Chciałam cię zapytać, czy zapadły ci w pamięć jakieś akcje specjalne, którym chciałabyś się tutaj pochwalić na forum? Nie wiem, dwa, może trzy przykłady? Tak, myślę, że bardzo dobrym przykładem dobrze przeprowadzonej, dobrze zaplanowanej akcji specjalnej była ta, którą zrobiłam rok temu z Markiem. To była akcja łączona na jego vlogu i na moim blogu, ponieważ ja zaczęłam vlogować dopiero rok temu, więc no, jeszcze nie było czego pokazywać. Pojechaliśmy do Kanady i zrobiliśmy trasę z Calgary do Vancouver. 1700 km przez góry skaliste jesienią. Akcja miała na celu zaprezentowanie wchodzącego podówczas do salonów modelu samochodu Forda Edge. A ponieważ jest to samochód, który w Kanadzie jest produkowany, to cały setup był wyjątkowo dobry, wyjątkowo dobrze się to udało spiąć. Odzew był bardzo dobry, ludzie z miłą chęcią oglądali daily vlogi z nami. Tak, ale one zawsze były o czymś, staraliśmy się opowiedzieć, nawet nie tyle o samochodzie, bo to nie o samochód chodziło. Samochód był tak naprawdę tylko tłem dla naszej przygody i pokazania tego, jak wygląda Kanada, czym się różni od Polski, a w czym jest podobna. Uważam, że ze wszystkich projektów, które przeprowadziłam i przeprowadziliśmy z Markiem, ten był no, na pewno najbardziej widowiskowy, bo Kanada jest wyjątkowo pięknym krajem. Bardzo wam polecam, jeżeli ktoś planuje wakacje, Kanada. I chętnie odpowiem na pytania, jak tam pojechać i co tam zrobić, mailem. Bardzo dziękujemy. Ania Gidyńska jest pięknie. Dziękuję bardzo.